Wyruszymy w malowniczą leśną trasę Hajnówka to Piło, a następnie wrócimy do miejsca, w którym się właśnie znajdujecie. Wsiądźcie do wagoników ustawionych przy peronie stacji, znajdującej się na terenie nadleśnictwa przy ulicy Kolejki Leśne 12. Proszę Państwa, zapinajcie pasy. Siadamy do unikatowej atrakcji na terenie naszego województwa podlaskiego. To jest przejazd wąską torową kolejką. Jesteśmy u pana Jurka. Panie Jurku, no serce maszyny, czy serce kolejki. Jak to się obsługuje? To jest prosta sprawa. To jest biegi, to jest hamulec, to jest gaz. Nie, prosta sprawa. To nie jest wielkie tam filozofia. Ale raz ona jedzie do tyłu, raz do przodu. Tak, to jest nawrotnik. Przód, tył. To jest tak, rączkę na wrotnika i nawrotnik do przodu, do tyłu. Macie taką możliwość, że powiedzenia coś dla turystów? Na przykład? Tak, przez radio. A dla turystów to nie mamy radiowęzła w wagonach. Mhm. Tylko między maszynistą a kierownikiem mamy łączność, tak? To, no, nie mamy, bardzo ciekawa sprawa, bo właśnie z dala od nowoczesności, prosto? No, tak, bo to jest 50-letnia lokomotywa. 50 lat. Chyba możemy. Dobra, będziemy ruszać. Jeździmy już 25 lat. To znaczy my akurat nie, bo inni panowie jeździli, którzy nawet wozili drewno z lasu do tartaku tym sprzętem, no ale przestało, zabroniono puszczę wycinać, także wtedy przestano drewno wozić i przestał ten tartak funkcjonować. To były hajnowskie zakłady przemysłu drzewnego. W 72 to pracowało prawie 2000 ludzi. Była hala iglasta i liściasta, którą popularnie nazywano dębową. Oklejniarnia, wszystko, drewno przyłożono z puszczy z całej Polski, z Europy, z Afryki nawet. A z kolejką i od 25 lat te wagoniki przerobiono na turystyczne. No i jeździ jako turystyczne. Wąskotorowa, to, że ma prześwit 600 mm, bo to w milimetrach. I u nas w Polsce to jest najwęższy rozstał. Turyści jak przyjadą, to myślą, że tu jesteśmy blisko granicy, że u nas tam wojna, a u nas spokój i są zadowoleni tu z Podlasia. No bo inaczej sobie wyobrażali, a jest okej. Mnie taka historia, że sam pochodzę w Waliły Stacja, to też była kiedyś trasa z Białegostoku, przez Białystok do Brzostowicy i w stronę Moskwy. To jeszcze car wybudował ten szeroki tor, jak to się mówi. No i dziadek, ojciec, wujkowie, kolejarze. No a u mnie się w życiu tak złożyło, że byłem operatorem żurawi samochodowych przez 44 lata. 24 lata we Francji spędziłem. No i wróciłem na emeryturę do Polski, do swoich właśnie korzeni. I tak fajnie się złożyło, że dostałem tą propozycję pojeździć tą kolejką jako kierownik pociągu tutaj tego. No i tradycje rodzinne zostały jakoś tak dotrzymane, także też z tego powodu jest mi bardzo miło. No.
Po technikum drzewnym jestem i tu w zakładach tych tartaków pracowałem 8 lat, a później na kolei jako toromistrz. Przyroda, las. W Waliłach mieszkam na ulicy Grzybowej. Lubię te grzyby zbierać i te inne historie. Las po prostu czuję duszą. No i te świeże powietrze, nie oszukujmy się. To jest jednak to, co przyciąga. Do komary troszeczkę są, ale one nie są szkodliwe. One w lesie też powinny mieszkać. Przyjedzie się taki turysta waszą kolejką i jakie opinie słyszycie? To znaczy na ogół pozytywne. Na ogół ludzie zadowoleni. No są wyjątki, że coś mu tam nie gra, ale to wyjątki. Przeważnie właśnie jak ludzie z Polski przyjeżdżają, właśnie myślą, że tutaj niebezpiecznie, jakieś tam problemy tego. Jeżeli w rzeczywistości pobędą tu dzień, dwa, zorientują się, co się tu naprawdę dzieje i chcą do tych miejsc wracać, jak się usłyszy. No. Także... Najpierw na chwilę, tak. Potem na dłużej. Na dłużej, ale wracają, na pewno wracają. Często nawet zostają. I częściej zostaje, bo kupują mieszkania, tak. Taka jest też prawda.